Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam wszystkich widzów w nowym roku. To jest pierwsza recenzja nagrywana w nowym roku, chociaż pewnie nie będzie pierwszą, która się ukaże na kanale. Oczywiście są jeszcze materiały z ubiegłego roku, ale muszą się zmontować. Część z nich była nagrywana z myślą o Święcie Porteru Bałtyckiego, które będzie niedługo. Część była nagrywana z okazji okrągłej, zbliżającej się, mam nadzieję, wielkimi krokami okrągłej liczby 70 tysięcy subów. A to jest pierwsza recenzja we współpracy z browarem Hopo Jumbo, jak sądzę z Łodzi, założonym przez dwóch wspólników, Piotra Basińskiego, który jest piwowarem, i Marcina Boczkowskiego. Co ciekawe, obaj poznali się w łódzkiej piwotece i stwierdzili, jak to w Łodzi mają w zwyczaju, lodzermęsze, ja nic nie mam, ty nic nie masz, więc załóżmy razem browar, tak? Czyli ziemia obiecana. Ja nic nie mam, ty nic nie masz, więc załóżmy razem fabrykę. I poszli, co prawda nie jako pionierzy, ale jednak i tak respekt, poszli do Koreba, do browaru z Łasku, który no... Ja czasami używam takiej frazy browar wyklęty, tak? Eddie i Koreb, więc to jest taka żartobliwie, ironicznie. No chodzi o to, że po prostu browary działają od wielu lat na rynku i jakby nic się nie uczą. Nic się nie uczą, ciągle robią błędy takie podstawowe, aczkolwiek już szpunt pokazał, że można w Korebie uważyć dobre piwo. Mam nadzieję, że Hopo Jumbo jakby powtórzy ich, albo jeszcze nawet jeszcze lepiej, pokaże, że da się i że Koreb też w końcu sam uważy dobre piwo, bo naprawdę ja nie mam... Ja bym chciał, żeby wszystkie browary w Polsce ważyły dobre piwa. Łącznie z tyskimi browarami książęcymi. Naprawdę. Także nie ma we mnie jakiejś takiej żeby zbankrutowali. Nie. Ja zawsze mówię, ważą, to jest nadzieja. Jak wpuścili kontraktowców, jest jeszcze większa nadzieja. Co ciekawe, Piotr Basiński uczył się ważyć piwo na moich filmach. Więc tutaj kolejna miód na moje serce, tak? Kolejny zawodowy, profesjonalny piwowar, może z małym doświadczeniem, ale jednak, ważący piwo komercyjnie, wychowany na filmach Kopyra. Można? Można. Daje to mi niesamowitą satysfakcję, także jestem po waszej stronie. Co ciekawe, to nie jest pierwsze piwo Piotra, bo pierwszym było Czerstwy Napad. To był pils czeski. Chyba, z tego co dobrze pamiętam, czy Pale Ale czeskie, ale chyba Pils. Uważony też właśnie w browarze Piwoteka. Wtedy znaczy według receptury właśnie Piotra Basińskiego. To jest, może słówko o etykiecie najpierw. Jak nie do końca mi się, o nie, zacznijmy od nazwy. Chmielowe Chynchy. Co to jest? Więc chłopaki zapewniają, że to jest z gwary łódzkiej. Ale internet mówi, że przynajmniej tak samo mówi się w gwarze poznańskiej. Więc chynchy albo chęchy to są takie chwasty. Znaczy chwasty, krzaczory, zarośla. Takie, wiecie, takie ostępy gdzieś tam nad rzeką czy coś tam. Więc chmielowe chynchy to są takie chmielowe zarośla, chmielowe takie krzaczory. Muszę powiedzieć, że jakkolwiek krój tych liter, które są użyte na nazwę piwa, nie do końca mi tam pasuje, ale już te szyszki chmielowe tutaj i te liście, które są w takie ni to witraż, ni to jakaś secesja, to mi się bardzo podoba, naprawdę. To tak ociera się o taką sztukę, naprawdę. I to mi się naprawdę bardzo podoba tutaj. Oczywiście charakterystyczne podzielenie etykiety tutaj na część główną i tą jakby dolną. To jest typowe dla wykrojnika, który jest stosowany w Korebie. I trzeba też pochwalić papier. Jest tutaj taki gruby, ala czerpany papier, bardzo przyjemny, matowy w dotyku. No i słówko o stylu. NZ West Coast IPA.
To jest trochę tak określone jak Black IPA, czyli New Zealand, czyli nowozelandzkie chmiele, West Coast, czyli piwo z zachodniego wybrzeża, ale zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Więc mówię, to jest troszkę na zasadzie albo New Zealand, albo West Coast, tak? Ale wiadomo, że chodzi tutaj o pokazanie, co to ma być. Czyli ma to być piwo, które ma jest zdecydowanie po chmielowej stronie, czyli nie ma tam żadnego karmelu, żadnej słodyczy. Ma być bardzo mocno wytrawne, bardzo mocno goryczkowe, bardzo mocno chmielowe. Więc po co są te style? No po to, żeby niosły jakąś informację dla konsumenta. Więc moim zdaniem to niesie informację, aczkolwiek gdybyśmy zaczęli to rozważać na gruncie, czy to jest logiczne, czy to ma sens, to byśmy mogli pewne zastrzeżenia tutaj przedstawić. Piwo ma 14,9% ekstraktu, prawie 15%, 6,5% alkoholu, czyli dosyć mało jak na 15%, bo wiadomo, z 15% można spokojnie 7 zrobić, albo nawet 7,5. Skład tutaj mamy podane tylko woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiel i drożdże, ale mam tam informację, że było to nowozelandzkie chmiele i to była Waimea, Rakau, Pacifica i Green Bullet. Goryczka jest określona na 75 IBU, czyli no nie jest to jakieś ekstremum, ale konkretnie. Czarny kapsel Golas. Koreb ma czasami taki problem, że te ich piwa pachną w taki specyficzny, korebowy sposób. Kiedyś to też była taka nuta Gościszewa. Czyli takie trochę mokre ziarno, mokre zboże. Tutaj na szczęście tego nie ma. Jest przyjemny, chmielowy aromat. Nie potrafię jakby wyodrębnić jakiegoś jednego owocu typu, nie wiem, grejpfrut. Czy nie wiem, coś takiego. No po prostu owocowy, dosyć słodki. Ładna piana, ale konkret zmętnienie. No można powiedzieć, że takie w stylu... W stylu doktora Bru, nie. W stylu Weizena. Barwa, taki bursztyn. Powiem tak, gdyby to był Weizen, to bym powiedział, że genialne. Genialne, bo jest idealnie równomiernie zmętnione. Nie ma żadnych grudek, żadnych farfocli, żadnych takich rzeczy. Jest po prostu idealnie mętne. Natomiast no oczywiście jak na West Coast, to jest ta mętność zbyt duża, zbyt wysoka. Piana niezbyt obfita, ale drobno pęcherzykowa, taka bielutka. Wygląda naprawdę nieźle. Spróbujmy zatem. No, muszę powiedzieć w pierwszym łyku, że ta słodycz jest większa niż bym oczekiwał po West Coast, czyli nie jest tak bardzo mocno wytrawne, ale zaraz po przełknięciu pojawia się już pierwszy objaw goryczki, więc jeżeli przy pierwszym łyku czuję już goryczkę, no to nie wiadomo co będzie dalej. Ja mu pozwoliłem się dosyć konkretnie ogrzać, więc ono jest naprawdę takie słodkawe, zaczynające tam gryźć goryczką, ale bardzo aromatyczne. No i trzeci łyk potwierdza to, co było wiadomo od pierwszego. Te 75 IBU to tutaj nie ma ściemy. Nie ma ściemy, jest naprawdę gorzko, jest goryczka konkret. Można powiedzieć, że jest nawet zalegająca. Co prawda przy bardzo mocno nachmielonych piwach, szczególnie na goryczkę, trudno uniknąć pewnego zalegania, no ale tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli nie lubicie albo jesteście uczuleni na zalegającą goryczkę, to was odrzuca od piwa, to tutaj taka właśnie jest. Ale jeżeli lubicie goryczkę, taką, która ora wasze po prostu podniebienie, gardło, znaczy gardło nie, ale podniebienie, język, to tutaj właśnie taką znajdziecie. Jednocześnie ta słodowość
lekko biszkoptowa, ona łagodzi. W ogóle piwo jest ciekawe, bo jest nisko wysycone. Ta mętność, mam wrażenie, dodaje mu takiej aksamitności. Jakiś czas temu Guinness wypuścił IPA w wersji nitro, czyli z azotem. W puszce oczywiście. Więc tutaj mamy, nie piłem tamtego piwa, ale tak sobie wyobrażam, czyli jest bardzo gładkie, bardzo smooth, ale jednocześnie bardzo agresywne tą goryczką, która po prostu ora tam podniebienie i język z tyłu. Oczywiście rodzi się pytanie, aha, co jest ważne. Piotr zaznaczył w mailu, że nie jest zwolennikiem dodawania różnych dziwnych rzeczy do piwa. Czyli nie zamierzają budować swojej rozpoznawalności na tym, że będą dodawać tam, nie wiem, drewno cedru, wrzosu, macierzanki, nie wiadomo czego, śledzia, innego bekonu i w ogóle co tam komu do głowy wpadnie. Nie, chciałby ważyć piwo na czterech podstawowych składnikach: woda, słód, chmiel i drożdże. I to jest dosyć śmieszne, ale to jest pewnego rodzaju ekstrawagancja w dzisiejszych czasach w polskim krafcie. Ale ja też nie jestem wielkim miłośnikiem dodatków. No już powiedzmy beczka, drewno to tak, ale tam te wszystkie wrzosy, majeranki i tak dalej to może niekoniecznie. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie się dalej toczyło, Hopo Jumbo. Mam wrażenie, że to nie jest piwo, które jest w stanie birgików w Polsce czymś zaskoczyć. No nie, to jest kolejne IPA, ale konkretnie nachmielone na goryczkę, czyli ci, co kochają, jak im po prostu tam wypala kubki smakowe, no to będą w niebo wzięci. Ci, co nie kochają, to powiedzą, że kolejne IPA jeszcze w dodatku z zalegającą goryczką. Ale jeżeli oni dobrze poprowadzą to, dobrze rozegrają, jeżeli to będzie browar na lokalny rynek, to myślę, że mają szansę odnieść sukces, czego im osobiście życzę, dlatego że mówię, no duża to jest dla mnie satysfakcja, że ktoś, kto uczył się całkiem niedawno na moich filmach, wypuszcza piwo do sprzedaży. I nawet jeżeli ileś z tych browarów, nie życzę tego oczywiście Hopo Jumbo, ale jeżeli by się tak stało, że jednak po paru warkach się okaże, że jednak to nie jest to, co chcieli robić w życiu, to jestem przekonany, że będzie wiele takich browarów, które zrobią naprawdę wielką karierę, większą niż ja ze swoimi piwami ważonymi w Widawie. Mam nadzieję, że Hopo Jumbo do nich też będzie się zaliczało. Tego Wam życzę. Cała jakby piwowarski świat stoi przed Wami otworem. Trzeba po prostu konsekwencji, doskonalenia się. No a przy okazji myślę, że mam nadzieję, że Koreb się też ogarnie po tym. Przecież Koreb uważał American IPA. Nie miałem odwagi tego próbować, bo wszystkie opinie, jakie widziałem, były mocno negatywne. A jak widać, można. Można uważać konkretnie nachmielone piwo w Korebie. Wasze zdrowie.